Różkowie pierwszym miał miejsce ostateczny odbiór robót zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej w miejscowości Różków pierwszy poprzez utwardzenie pobocza. W ramach inwestycji wykonano utwardzone pobocze z kostki brukowej o szerokości 1,30 m i długości 464 metry. Odcinek połączył drogę powiatową w kierunku szkoły podstawowej. W celu spełnienia obowiązujących wymagań prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych zaprojektowano i wykonano oświetlenie LED z zasilaniem solarnym na dwóch wykonanych w ramach inwestycji przejściach. Roboty budowlane zostały wykonane przez firmę Via Leonia z gminy Władysławów za zaoferowaną w postępowaniu przetargowym cenę w wysokości 294 400 zł. Chciałbym podziękować panu za tę inwestycję, tutaj wszystkim, którzy mieli w tym swój wkład, za to, że mamy tutaj ten chodnik piękny, te przejście dla pieszych i za ogólną poprawę bezpieczeństwa przy szkole. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Słuchajcie, kochani, ten chodnik jest dla całej społeczności Różkowa pierwszego, ale przede wszystkim dla was. Chodzi o wasze bezpieczeństwo. Do szkoły i ze szkoły. Niemniej jednak pamiętajcie, że pomimo, że macie ten chodnik, to jednak musicie być bardzo ostrożni, tak? Kierowcy bardzo różnie jeżdżą, różnie się zachowują, ale chodnik to naprawdę duża poprawa bezpieczeństwa. I mam nadzieję, że nic tutaj złego się dzięki temu nie wydarzy i będziecie wracali bezpiecznie do domu i w drugą stronę do szkoły. W oficjalnym otwarciu chodnika uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej w Różkowie, którzy nie kryli zadowolenia z inwestycji.